Siemano widzowie, witam was w kolejnym odcinku Pet Simulator 99. A dzisiaj taki trochę nietypowy odcinek, ponieważ zaczynamy nową serię milionerów. A ze mną jest mój widz Loniu, siemano. Siemano, siemano. I on dzisiaj będzie grał o łączną stawkę biliona gemów. No i zobaczymy, jak mu to pójdzie. Także ty, drogi widzu, bez przedłużania strzel koniecznie tutaj łapkę w górę, subskrypcję. Zapraszam cię do oglądania. Dobra, Loniu, ja ci wytłumaczę zasady. Jest 12 pytań, masz 3 koła ratunkowe. Telefon do przyjaciela, 50 na 50 i zmiana pytania. Masz również 3 progi gwarantowane na drugim pytaniu, na 7 oraz na ostatnim. Okej, zrozumiałem zasady. Okej, jeszcze tylko tak powiem, nie możesz korzystać z internetu, pytania będą tylko o Pet Simie i są 2 albo 3 pytania, w których nie ma odpowiedzi A, B, C, D. No to co, gotowy? Gotowy, możemy zaczynać. To zaczynamy bilionerów, bo tak naprawdę to bilionerzy. Dobra, to pytanie pierwsze o masakrycznie dużą ilość gemów. O jednego gema. Ojeju. Bardzo bogato, co nie? A brzmi ono. No tak. Czy istnieje diamond kopalnia w Pet Sim 99? Odpowiedź A, tak. Odpowiedź B, Roxectonub. Odpowiedź C, kiedyś było, teraz nie ma. I odpowiedź D, nie ma. No nie wiem, mi się wydaje, że odpowiedź B chyba będzie, nie? No, ci powiem, nie mogę podpowiadać niestety, ale dobrze myślisz, kolego, dobrze myślisz. No właśnie, tak myślałem. To możesz mi przypomnieć odpowiedź C? Kiedyś było, teraz nie. I odpowiedź D, no to oczywiście nie. No to odpowiadam odpowiedzią numer lub liczbą D. Ostatecznie, bo musisz dodać zawsze. Oczywiście, że tak. Czyli zaznaczamy odpowiedź D i uwaga, uwaga, uwaga. Jest to prawidłowa odpowiedź. Gratuluję serdecznie, wygrywasz jednego gema. O kurczę, chyba sobie Titanica kupię. No stary, za jednego gema dołóż jeszcze 68, będziesz miał shiny Titanic Neonagonego. Ojeju. No to co, lecimy chyba z drugim pytaniem. Ja ci te pytania będę też na PW podsyłał, żebyś wszystko miał wgląd. No to zaczynamy, pytanie numer 2. Jaka jest maksymalna ranga aktualnie w Pet Simulator 99? Odpowiedź A, 29. Odpowiedź B, 30. Odpowiedź C, 31. Odpowiedź D, 32. Czy coś wiesz? Czy ty dużo grasz? Możesz opowiedzieć tutaj widzom, czy ty dużo grasz w Pet Sima? Widzowie, gram bardzo dużo, nie zwracajcie uwagi na moją rangę, że mam 14. Ranga tu w tej grze nic nie znaczy, okej? A no faktycznie masz 14, nie zauważyłem. No tak, mam 14 rangę, ponieważ nie skupiam się stricte na rangach, tylko wiesz, troszeczkę jak pootwieranych, tam 15 czy tam 16 milionów. Gram na kilku kontach, czy oczywiście na jednym, tak? W farmie. No i co? Odpowiadamy chyba, tak? Wiesz nasz odpowiedź? Tak jeszcze spytam? No tak, ostatnio, z tego co wiem, był update. I była dodana ranga 31, czyli odpowiedź C. No, ja nie wiem, musi być ostatecznie, ja ci nic nie mogę podpowiadać. No to kurczę, to mówię ostatecznie. Czyli ostatecznie odpowiedź C, tak? Tak, tak, definitywnie. Definitywnie, no dobra, to już nic nie można zmienić. I uwaga widzowie, czy to jest odpowiedź C? No i się wszystko zgadza, jest to odpowiedź C. Grałeś o milion gemów, gratuluję serdecznie. Ej, dzięki. Jeszcze tylko widzowie powiem, bo ja takie odcinki z milionerów robiłem z Toilet Tower Defense. I tam byłem troszeczkę za miły i za bardzo podpowiadałem. Dzisiaj jestem mega surowy i zero podpowiedzi, obiecuję. Niestety Loniu, dla ciebie zero podpowiedzi, bo jak robiłem szwagrem tych milionerów, to ludzie mi w komentarzach zarzucili, że jestem zbyt miły i za bardzo podpowiadałem. Dzisiaj jestem bardzo niemiły. No to co, zaczynamy pytanie numer 3, a brzmi ono. Jaki Titanic jest przedstawiony na tym zdjęciu? No i tutaj akurat lekko cię zaskoczę, nie ma odpowiedzi A, B, C, D. Czy wiesz, kiedy może być Titanic? To jest Titanic Jelly na pewno, ale jaki to będzie Jelly? Właśnie, z tego co wiem, jest tutaj Titanic Jelly, jest tutaj chyba 2, coś takiego, albo to ja coś pokićkałem sobie dzisiaj. Chodź, powiem tak, będzie ciężko na tym pytaniu. Można skorzystać z telefonu do przyjaciela? Można skorzystać oczywiście, ale czy masz przyjaciela przygotowanego tutaj pod telefonem? Przyjaciele może być ty zawsze, tak? No oczywiście, że w sumie tak, no oczywiście, że ja jestem prowadzącym, ale mogę być jeden raz tym przyjacielem. No to może być, no to... Czyli chcesz skorzystać? Dzwonię do przyjaciela, tak. Chcę skorzystać i dzwonię do przyjaciela. No to drin. O, siemano, co ja tu robię? Siemanko, to ja drowerku. Co tam staje? No siema. Ogólnie jest taka sprawa, dostałem takie pytanie na teleturnieju o milion gemów, Pet Simulator 99, u drowerka, co nie? No, pytanie, co to jest za Titanic? Teraz wyślij ci tego Titanica i powiedz, co to jest za Titanic. No, powiem ci, wiesz co, ja specjalistą od Titaników nie jestem, ale mogę ci podpowiedzieć, że to jest latający Titanic na pewno. No i galaretkowy, galaretka latająca. Nie wiem, czy coś ci to mówi. Latająca galaretka. Właśnie mówi mi o Jelly, tak? Ale no, czy ale ten Titanic lata, Jelly ma jakąś drugą nazwę? No, fly.
No nie. Nie. Ale co nie. Lata innego? Co innego lata? Fly, a żeś powiedział. Co lata w tej grze? Nie ma dużo Qiuchi, które latają. Pegasus? Dobra, z racji, że korzystałeś z telefonu do przyjaciela, podpowiem. Jeden z podstawowych petów, nawet tutaj stoi na tabliczce. Czy mi siedzi? No, aha, Jelly Dragon? Titanic Jelly Dragon? No tak, ale niestety mój czas mija, dlatego się muszę rozłączyć. Narka. Siema. No i witam serdecznie, wracam. Jak tam rozmowa z przyjacielem Drowerkiem? No dobrze, rozmowa. Dużo mi podpowiedział, dużo mi pomógł w tej kwestii o tym Titanicu, więc już chyba mogę odpowiedzieć, nie? No oczywiście, jeżeli wiesz, jesteś pewien, to oczywiście, że tak. To najprawdopodobniej powiedź to będzie Titanic Jelly Dragon. Ostatecznie? Definitywnie. No i niestety, ten Drowerku to chyba... No nie wiem, czy ci dobrze podpowiedział, ale zaznaczamy i sprawdzamy. No oczywiście, że dobrze. Gratuluję, trzecie pytanie no zaliczone. Bardzo dobrze, cieszę się bardzo. Gemy się na pewno przydadzą. A na twoje konto wpływa aktualnie 2 miliony gemów. I też zapomniałem powiedzieć, że wcześniejsze pytanie masz gwarantowany milion już, więc bardzo ważna informacja. Okej. Dobrze. Jeszcze tylko parę pytań przed tobą. Zaczynamy pytanie numer 4. A brzmi ono. Jaki nick ma Preston w Roblox? Odpowiedź A, Preston. Odpowiedź B, Building into Game. Odpowiedź C, Preston tylko przez 3 i 0. Masz tam zresztą, wysłałem ci na Discordzie. I odpowiedź D, Big Games. Okej, więc na początku możemy odrzucić na pewno odpowiedź numer C. Okej, czyli bez 3. Okej, no dobra, twoja droga dedukcji, spoko, ja tu się nie wtrącam. To jest niby łatwe, niby ciężkie, więc tutaj się zastanów. No tak, właśnie o to chodzi, to właśnie jest niby łatwe, niby tam ciężkie jest, tak? No dokładnie. Kurczę, nie wiem. Dobra, może tak zapytam. Display name, czy główny nick na Robloxie? No nie, no ten na dole, ten po małpie tutaj, chodzi o to. O kurczę. No bo ten główny display, to wiadomo, że Preston, no. No tak. Dobra, no tak. A i C odrzucimy. Okej. Pozostaną nam dwie odpowiedzi. B oraz D. I z tego, co wiem, najprawdopodobniej wiem, jest to długie słowo, że tak powiem, tak? Długi nickname. Czyli odpowiedź D musi opaść. I zaznaczam odpowiedź numer B. Ja tu tylko czekam na jedno słowo. No to definitywnie odpowiedź B. D, no, B, ja. Tak. To zaznaczamy odpowiedź B i uwaga, czy jest to prawidłowa odpowiedź. No i jest to prawidłowa odpowiedź, serdeczne gratulacje. Dziękuję. No to co, lecimy po bilion chyba, nie? No stary, już masz 5 milionów na koncie, ale jeszcze nie gwarantowane, więc jeszcze spytam, bo za każdym pytaniem muszę pytać. Czy chcesz może już odpuścić? Czy no nie, dalej? Ja gram dalej. Dobra, lecimy z pytaniem numer 5. Powiedz mi, do czego służy ten przedmiot? Nie ma odpowiedzi ABCD. To musisz sam wiedzieć z gry. O kurczę. I dajesz to pytanie, którego najprawdopodobniej nie będę wiedział, tak? To jest jeszcze moim zdaniem łatwe, tak szczerze. No, tak, łatwe. Tylko że wiesz, jak ja grałem w tą grę, tak, pod awka stoję, właśnie tak mi się wydaje, że ten przedmiot będzie pod do mnie awka, bo to daje nam boosta chyba, tak? A mogę skorzystać ze swojego ekwipunku, zobaczyć, czy ten przedmiot posiadam? Nie, bo tam jest wszystko napisane o nim, ale wątpię, że posiadasz, bo ja nie mam go na przykład. A, no tak, ty nie masz, to pewnie ja też go nie będę miał. Okej. Więc jakby to ci powiedzieć, na pewno będzie to jakiś boost, będzie to nam dawało na lewym dolnym rogu, będzie nam tam dawało jakiegoś boosta, ale jakiego boosta, tak? Mogę ci małą podpowiedź dać, chociaż jako prowadzący nie powinienem, ale tego boosta zdobywasz z Ultimate'a i już ci mówię dokładnie jakiego, Nightmare. Nightmare, okej. Tak, Kraken, no. Nie wiem, czy to ci dużo da, bo tak naprawdę nic ci to nie da, ale no niestety, nie ma tu ABCD. U mnie milionerzy są trochę, no, ciężcy. No, są bardzo ciężcy. Przygotowałem się na troszeczkę inne pytania, troszeczkę łatwiejsze, tak? Oj, to już coraz ciężej, no stary, teraz walczysz o ile? O 10 milionów gemów, stary, za to już sobie możesz kupić nowego ekskluziwa. No nawet już chwilę będę mógł prawie kupić sobie. No stary, no zastanów się, ja ci dam trochę czasu, w międzyczasie otworzę sobie gifta, stary. Wartego tyle samo, co twoja nagroda. Jeszcze, oho, będzie huge. Pół. No to niezły huge, 100 kluczy. Koło ratunkowe wykorzystałem telefon, zostało mi 50-50 i co jeszcze? Zamiana pytania. To zamienię sobie pytanie, ponieważ nie znam odpowiedzi na to pytanie. Jest to dla mnie ciężkie troszeczkę. Okej, czyli chcesz skorzystać z koła ratunkowego zamiana pytania? No właśnie, chciałbym skorzystać z tego pytania. Na pewno, bo to już drugie twoje koło ratunkowe, które używasz. O kurczę. Tak, ostatecznie, na 100%, na 101%. No dobra, to zobaczymy, czy grałeś update'y. Powiedz mi, do czego służy ten przedmiot? Nie będę chciał znać procentów, tylko powiedz mi, do czego służył ten przedmiot. Dobra, ten przedmiot służył... Już czekaj, może powiem, jak się go używało. Pływaliśmy go w Dice Mialucząc, tak? Miał to prawdopodobnie... To był ten chyba...
prawie najlepszy, z tego co pamiętam. Ten Rainbow był, tak? To jest najlepszy. Służył jak coś. Nam. To jest najlepszy jak coś. Odpowiedź prawdopodobnie, no nie prawdopodobnie, tylko na pewno dawał nam w następnym rolu szansę na lepszego peta. Tam o jakieś tam procenty. Zwiększą szansę, tak? No tak, zwiększą szansę, no. Jesteś pewien tej odpowiedzi? Jestem pewien. No dobra, uznam ci, chociaż początkowo źle zacząłeś, ale gratuluję. Pytanie numer 5 zaliczone, jedno twoje konto wpada 10 milionów. Gratuluję serdecznie. Dziękuję bardzo. I pytanie, grasz dalej, czy się już poddajesz? Bo teraz 20 milionów będziesz grał. No właśnie, to jest właśnie takie ryzyko, że może być coś ciężkiego, ale nie wiem. To będzie pytanie z ABCD, ale... Przerwę ci, teraz będzie ABCD, to już ci powiem. Właśnie dlatego chciałem to zrobić tak, jakby zrobiłeś już 3 pytania bez odpowiedzi, czy już wszystko wykorzystałeś bez odpowiedzi. Nie mogę ci go powiedzieć, ale no, nic nie mogę powiedzieć, musisz być gotowy na wszystko. Dobra. Czyli gramy dalej, czy nie? Gramy dalej. No dobra, no to pytanie numer 6. I brzmi ono. Kiedy dokładnie była premiera Pet Simulator 99? 1 grudnia, 2 grudnia, 3 grudnia, 4 grudnia. Moim zdaniem wiem, proste to jest... pytanie. Nie no, bardzo trudne pytanie, no ja bym tak na przykład sam nie wiedział, tak? Okej, no to zobaczymy jak na to odpowiesz. Twoje ostatnie koło ratunkowe, pamiętaj, że to jest 50 na 50, nic więcej. No nie wiem, to troszeczkę trudne to pytanie, tak? I, no nie wiem, ankietowani pewnie by wiedzieli tą odpowiedź, tak? Ankietowani tak i nie mam tego koła, będę musiał dodać do następnego odcinka chyba. O, widzisz, taki pomysł ci dałem. No to tak, odpowiedź, jak ankietowani by wiedzieli, to ja też chyba muszę wiedzieć, tak? Musisz wiedzieć, nie ma innej opcji, jest bardzo proste pytanie moim zdaniem, serio. Zwłaszcza, że ty zacząłeś grać. No tak, zacząłem właśnie wtedy grać, tak? Więc tak, bardzo trudne pytanie bym powiedział, tak? Więc zaznaczamy odpowiedź, no, a może, że nie tak. Będę eliminował odpowiedzi, aby dojść do ostatecznej odpowiedzi. Nie no, mordo, ty i tak wiesz odpowiedź, dajesz, mówisz i tyle. A no to daję odpowiedź A. Ostatecznie. Definitywnie, no 101%. No i gratuluję serdecznie, pytanie numer 6 zaliczone, wygrywasz panie kolego. No to było bardzo proste pytanie, szczerze mówiąc. Ale mówię, no, dam tak, sobie tak w połowie. Żebyś tu się lekko odstresował. Tak, to było najłatwiejsze pytanie. No, to było mega proste. Grasz dalej, czy odpuszczasz? Tutaj muszę sobie pomyśleć teraz. Ja ci może powiem, o co będziesz teraz walczył. A pytanie numer 7, jakbym miał ci zadać, walczyłbyś o gwarantowane 40 milionów. Jeżeli zgadniesz oczywiście odpowiedź, pamiętaj o tym. No jeżeli teraz odpuścisz, to masz gwarantowane 20 milionów. No nie wiem, tu bym się zastanowił nad tym, bo to ciężko może być, ciężko bym powiedział, tak? No, to zastanów się na spokojnie, ja ci nie będę przedłużał, tylko musisz szybką decyzję trochę podjąć. Podejmuję decyzję, aby przejść dalej. Idziemy dalej. No i bardzo dobrze. Nie ma co się poddawać, bo te pytania jeszcze są łatwe. Ja tylko powiem, że ostatnie 3-4 to już będą... Wow, tyle powiem. No dobra, to podsyłam ci pytanie numer 7, a brzmi ono. Ile kosztuje zrobienie Diamond Party na Trading Plazie? 5 milionów, 10 milionów, 20 albo 30 milionów gemów. Wiesz, co chodzi, że tam robisz te party na Trading Plazie. Tak, właśnie o tym myślałem teraz, co to było te Diamond Party. Pamiętam, że to było na live twoim, na 100 milionów subskrypcji i siedziałem całego live'a od początku do końca, prawie. Oj, elegancko. Każdy widz, który był, niech napisze w komentarzu. Jestem ciekawy, ilu was tu jest. A ale może tak robimy, niech widzowie napiszą hashtag 100 koła może, hashtag 100 koła. Aby coś, może na losowanie widzą tam coś. O, to nie, ja tu spokojnie mam przygotowane na konkurs, ja tu mam, spokojnie, nie dawaj. Już czuję ten zarobek z milionerów, bilionerów w sumie, już on czuje ten zarobek. Dokładnie. Dam ci lekką podpowiedź. Wcześniej, daj podpowiedź. Tak, nie wiem, na początku gry było tańsze Diamond Party na Training Plazie. Właśnie wiem, to chyba kiedyś kosztowało tego, milion coś takiego chyba, nie? Nie będę dokładnie mówił, ale no było tańsze zdecydowanie. Teraz jakby jest już normalna cena dosyć i moim zdaniem lepsza, bo wtedy co chwilę ktoś robi. Tak. Jak widzowie, jak byliście na live, to powinniście dać tam odpowiedź, więc teraz w komentarzu napiszcie odpowiedź. I co, ja też będę chyba odpowiadał, co nie? No właśnie, dobra propozycja, widzowie. Właśnie, jak prowadzimy tych milionerów, to sami możecie odpowiadać w komentarzach. Dobra propozycja w sumie, ale szczerze, bez internetu zobaczymy, ile wam się uda zgadnąć pytań. Okej, okay, no to zeliminuję odpowiedź A oraz B, ponieważ okay. Za tanie jak na Prestona. No dobra, droga dedukcji, rozumiem. No to została ci C i D. Dajemy odpowiedź numer C,
Czyli odpowiedź C. Teraz pytanie, ostatecznie? No to co, jestem osobą pełną tutaj emocji dla widza, zrobię wszystko, tak? Więc odpowiedź C definitywnie. No i kolego, niestety. Post mojego konta ubywa 40 milionów gwarantowane, gratuluję serdecznie, masz już 40M. Ojejku, dziękuję bardzo, dziękuję. Już Huge'a możesz sobie kupić. No już Huge'a mogę kupić i właśnie w tym momencie myślę nad tym, czy przechodzić dalej, tak? Nie no, graj dalej, kurczę. Bo teraz masz gwarantowane, nawet jak odpadniesz, dostaniesz 40M, więc ja ci po prostu zaczynam kolejne pytanie. No to co, moje kolejne pytanie. I pytanie kolejne, ja tutaj nie jest takie proste, szczerze ci powiem, ale no dobra, powiem jak ono brzmi teraz. A brzmi ono, jak można było zdobyć tego konkretnego gifta? I ja chcę dokładną odpowiedź, kiedy mniej więcej, za co i jak dokładnie można było zdobyć. No to tak, dokładnie, to jest Titanic Christmas Gift, tak? Zgadza się. Przepraszam, tak, to gifta mogliśmy zdobyć poprzez event świąteczny. Okej, no ale do jaki sposób? Ja chcę wszystko wiedzieć na ten temat, wszyściutko. Kurczę, w jaki sposób? No to tak, opiszę tak, update, chodź za mną. No dobra, gdzie jesteś? No. Update, tutaj, na przykład tutaj, mieliśmy takie małe, były tam trzy typy prezentów, small, chyba big i Titanic, tak? Takie typy prezentów, mieliśmy tu stała duża maszyna i zbieraliśmy małe gifty na te większe gifty oraz na Titanica gifta, te małe gifty. Zamienialiśmy na większe gifty i te większe gifty zamieniliśmy na Titanic gifty. Okej, no dobra, ale ja dalej nie wiem, jak zdobywałeś te gifty. To jest najważniejsze dla mnie. Zdobywaliśmy je zbierając chyba poprzez farmienie na mapach. Albo lub i zdobywanie tego, szukanie tego. Nie, no nie mogę nic podpowiadać, naprawdę tutaj niestety nie zgadujesz dalej. Musisz trafić w tą rzecz. W sensie za farmienie na mapach nie pamiętam, może też leciały, ale było coś konkretnego, co symbolizowało ten update, bardzo symbolizowało. No właśnie... Tak, był tam jeszcze taki, nie wiem czy to było w Pet Simulator 99, czy to był w Pet Simulator X, ale chyba w Pet Simulator X, gdzie był ten pierwszy Titanic, też by tam taki Święty Mikołaj latał. I tak mi się wydaje, że w Pet Simulator 99 też Święty Mikołaj latał. Dobra, to ci też tu powiem, był tutaj Święty Mikołaj, tylko rozdawał się Jolly Narwale, chyba coś takiego, ale prezentów nie dawał takich, no pomyśl, no nie chcę już więcej podpowiadać naprawdę, bo mi widzowie tutaj zwyzywają. No ja tutaj rozumiem, tak, rozumiem, że tutaj widzowie by nie chcieli tego. Musisz mi dokładnie powiedzieć, w sumie no pół odpowiedzi ci uznam, bo z tych giftów słabszych robiło się to oczywiście jego Christmas present, no to faktycznie, dało się tak zdobyć, no to tak, ale ja chcę inną odpowiedź miałem przygotowaną i to jest naprawdę no coś takiego, co, no nie chcę podpowiadać, ale to był event świąteczny, no musisz pomyśleć tutaj, grałeś na pewno, na pewno, właśnie to na twoim live też grałem z tobą chyba, bo zbieraliśmy, no to tak, no to na mapie zbieraliśmy te gifty, to nie wiem co mogę więcej powiedzieć, kurczę, ajajaj. Widzowie, mogę mu podpowiedzieć lekko? Widzowie, zgódźcie się. Dobra, na ucho mi podpowiedzieli, że leciutko mogę ci podpowiedzieć, ale tylko w tym pytaniu, w następnych już nie będę mógł. Było coś takiego, jakby na święta robisz smakołyki z tego, tak podpowiem, takie smakołyki robisz na święta, dekorujesz. Pierniczki, tak. No, to już jest duża podpowiedź, nic więcej się nie mówię. Właśnie wiem. Właśnie miałem taki pomysł, żeby powiedzieć o tych piernikach, ale nie pamiętam, co się z tym pierniczkiem robiło, czy się je otwierało i wtedy z nich wylatywały, czy nie, to jest... Nie, przepraszam, tu 50 na 50 nie zadziała, okej, jakbyś chciał użyć, to ja ci po prostu dam podpowiedź zamiast 50 na 50, ale no naprawdę jest to bardzo moim zdaniem, no jak grałeś od początku jest no mega proste pytanie, jakby ktoś nie grał od początku, no to dosyć ciężkie, ty grałeś od początku, no, powinieneś wiedzieć. To jest taki problem, że grałem, nie grałem, takie tutaj chodzi, tak? No okej. No dobra, ja ci po prostu dam parę minut, zastanów się. Dobra, jak tak? Tam, zastanowiłeś się? Zastanowiłem się, był domek z pierników. O! Zrobiłem siebie klona. To jest to ostateczna podpowiedź? Odpowiedź, przepraszam. Ostateczne. No dobra, naciąganie, bo ja mu tu leciutko widzowie podpowiedziałem, ale uznaję ci, gratuluję. Pytanie numer 8 zaliczone, wygrywasz 75 milionów. Tak, już ci dokładnie tłumaczę. Miałeś ostatni word, nie pamiętam czy z coinów też nie dropniły prezydenty, ale na pewno respiły się takie piernikowe domki na każdym wardzie i za zniszczenie ich dropiły wam różne prezenty, od najsłabszych do najlepszych. No i oczywiście jak były słabsze, to przerabialiście na lepsze tutaj w maszynie. No i tak wyglądał ten event ogólnie świąteczny. Dobra, pytanie, czy grasz dalej, bo teraz możesz zrezygnować, mieć 75 milionów. W sumie to możesz niby zobaczyć, jakie następne pytanie i jak coś będzie start, to możesz też zrezygnować. To ja ci po prostu przeczytam je i sobie zdecydujesz. Okay. Dziewiąte pytanie nie jest już takie proste, bo brzmi ono: ile Robux kosztuje Game Pass Magic X? No i nie możesz zaglądać tutaj do ekwipunku. Wiesz co ja ci powiem? Bez tego Game Passa mam i to będzie problem.
Bo nie pamiętasz. Tak, bo będzie jedyny problem. Okej, poczekaj, przeczytam odpowiedzi. Odpowiedź A 800 Robuxów, odpowiedź B 1200, odpowiedź C 1600 i odpowiedź D 2200. Szczerze, no? Ja też nie pamiętam totalnie. Zero podpowiedzi teraz, zero podpowiedzi, ponieważ walczysz o 125 milionów jak coś. O kurde, nie, bo jedynie wiem, że najdroższym Game Passem był Super Drops lub tam Double tego Starsy, to jedynie to wiem. To nie jest najdroższy, już ci tyle powiem też. To jest droższy? Nie. No Huge Huntera mamy. A w sumie bez kitu, Huge Hunter jeszcze jest. A ile taki Game Pass? No to już jest pytanie stare, dziewiąte, no to już jest praktycznie przed bilionem, więc tutaj nic nie ma podpowiedzi. Tak, to jest trudne, no. Robux się wydawało w tej grze i się nie patrzyło, jak się wydawało, nie? Trudne. Ja to wiem, ale tutaj niestety nic nie mogę mówić, nic. Weź sobie drogę dedukcji, albo 50-50. Masz jeszcze 50-50? No właśnie o to chodzi, że na pewno odrzucam odpowiedź A i D, ponieważ D 2200 Robuxów to chyba kosztował tam te star, tam Double Stars, coś takiego, to kosztowało 2200 albo 2400, coś takiego. Mhm. Tak samo A jest za tanio, jak na taki dobry Game Pass. I odpowiedź B albo C. No dobra, zobaczymy jak ty to wywnioskujesz. 1600 albo 1200. Mogę tu strzelać, ale nie muszę strzelać. Nie musisz, bo jeżeli strzelisz, to możesz zrezygnować i zatrzymać swoje gemy, a jak strzelisz, to masz tylko 40 milionów. A nie mówię, że gemy by się przydały, ponieważ ostatnio straciłem 2 miliony rapi przez gifty. Jestem wyzerowany, mam tylko jednego huge'a, więc gemy znasz przypadek, jakby się przydały gemy, nie? No to jakby się przydały, no to ja bym tutaj ryzykował więcej gemu do wygrania, nie żebym podpuszczał. No właśnie, no nie wiem, tu chyba będziesz strzelał, wiesz? Będzie pierwsze pytanie, gdzie będę tak mocno strzelał. No dobra, no słucham twojej odpowiedzi, bo jestem ciekawy. Odpowiedź C? No ale muszę mieć ostatecznie. Kurczę, ten ostatecznie, to tak jest takie kuszące, żeby to powiedzieć ostatecznie, ale nie wiem. Zmienię na B. Ostatecznie? To samo pytanie. Ostatecznie, zmieniam już ostatecznie. Czyli na odpowiedź 1200, 1200. Tak? Już powiedziałeś. Tak. No dokładnie. To niestety, ale stary, no, kurde. Pierwsze co mówiłeś, było złą odpowiedzią, bo wygrałeś, dziewiąte pytanie zaliczone. Ojejku, fajnie. Gratuluję, 1200 Robux, tak, też na początku myślałem 1600, ale potem mówię, a coś tam jest za drogo, 1200, no i faktycznie jest to 1200, a na twoje konto wędruje 125 milionów gemów aktualnie. No to co? Zaczynamy pytanie numer 10 i to już nie jest proste. Zapraszam cię tutaj, żebyś nigdzie nie chodził. To jest naprawdę ciężkie pytanie. I słuchaj, jak ono brzmi. Ile łącznie jajek jest na pierwszym świecie, na tym, którym się znajdujemy? 99, 100, 111, 112. No okay. I tutaj to jak nie skorzystasz z podpowiedzi, to no współczuję tyle. No właśnie dlatego jest 99 kraj na tej pierwszej, tak? No. Koło ratunkowe musimy użyć, bo nie odpowiem na to pytanie sam. Czyli koło ratunkowe. Ostatecznego koła ratunkowego, tak. No dobra, tak. Więc używamy koła ratunkowego i zostaje ci odpowiedź 100 jajek albo 112 jajek. O kurde, powiem tak, jest ciężko, nie powiem, że nie. Czekaj, 100 albo 112, tak? Tak, zgadza się, 100 albo 112. Ja tylko powiem, że walczysz tym razem o 250 milionów, jeżeli zrezygnujesz, masz 125 milionów. Jeżeli odpowiesz źle, no to tracisz i zostaje ci 40 milionów. Okej, no nie wiem, kusi, żeby ryzykować dalej, bo to jest 250 milionów albo 100 milionów, tak? No, ja tutaj niestety nic nie mogę powiedzieć, co nie? Nic, totalnie. Bo to już jest na pytanie na tych wyższych półkach. Ja jeszcze widzę, pokażę, ty tu zostań. Ja pokażę, żeby tutaj nie było jakichś... Okej, no to się będę ruszał. Tyle jajek, widzowie, tyle. Dobra. Jak tam? Przemyślałem sytuację. Nie chcesz powiedzieć, ile jest? Nie. A nie chcesz powiedzieć, ile ich jest? Nie. Na pewno więcej niż 99. Dobra, czyli 112 albo 100 jajek, okej. Okay. Dokładnie. 100 jajek, nie mo... Czekaj, mam chyba taką małą drogę dedukcji troszeczkę. Z racji, że jest tutaj dużo krain, mam tam 99 krain i na niektórych krainach są chyba po 2 jajka, co nie? Coś takiego będzie. I gdyby pójść tą moją drogą dedukcji, to bym dał, że jest odpowiedź D, bo by mi się zgadzało. Bo odpowiedź B... Jest 99 krain, 100 jajek, to tylko w jednej krainie by musiało być 2 jajka. Do Persona to jest niepodobne, on lubi umilać gracza z grywkę. Bym coś powiedział, a ja ci trochę utrudnię, więc lepiej nic się nie odzywam. Strzelam, kolejne pytanie już strzelam. No to już jest 10, więc tu nie będzie tak łatwo. No dobra, no to słucham, jaka odpowiedź? No to strzelam odpowiedź number D. Ostatecznie? Ostatecznie, dodam ostatecznie, najwyżej stracę. No co stracę, no nie stracę nic. Stary, wysyłam ci trade'a, bo niestety...
No ale cały czas mizerujesz z gemów, zostaw moje gemy, gratuluję serdecznie. Pytanie numer 10, prawidłowo odpowiedziane, 250 milionów na twoim koncie. O kurczę. No to staje. No fajnie, fajnie. Jak mówisz, że to było ciężkie, to zacznijmy od razu, bo długo ten odcinek będzie trwał. Ja serio pozdrawiam wszystkich, co dotrwali do tego momentu. Ale zaczynamy pytanie numer 11 i na to już nawet nie ma opcji, że odpowiesz, bo ja bym sam nie zgadł, nie ma opcji. No ale dobra, pytanie 11 o 500 milionów gemów. Powiedz mi, jak nazywa się ta kraina? Ja ci przeczytam odpowiedzi. Runic Altar, Ancient Ruins, Kraina Rokska, albo Ruin Mars. Czyli co tam jest? Rokska coś? Tak, Kraina Rokska. Trochę ci ułatwiłem, bo to pytanie i tak jest przewalone. Zero kół ratunkowych, good luck. Pamiętaj, że jak odpadniesz, dostajesz 40 milionów tylko. Jeżeli poddasz się teraz 250, twoja decyzja tutaj. A jeżeli wygrasz, no to 500 milionów. Czekaj, czy jest to dealer merchant, jest to, tak? Czyli coś jest w odpowiedzi, możemy coś podpowiedzieć. No Kraina Rokska na pewno. No tak, Kraina Rokska na pewno, to jest odpowiedź definitywna, na pewno będzie zaraz, nie? Ty nie mów definitywnie, dobra, mi sobie tego nie było, bo jak mówisz definitywnie, tego nie było, nie. Dobra, odpowiedź numer ABCD. Czyli ryzykujesz, tak? No, chyba trzeba ryzykować. Jeżeli chcemy śmierć, to muszę zaryzykować. No dobra, zobaczymy. Decydujemy wszystko do samego początku. Od odpowiedzi D, idziemy do odpowiedzi A. Czyli co, A zaznaczamy, czy jak? Zaznaczamy. Ostatecznie? Tak. Dobra, no. No to jak już ostatecznie, Runic Altar. No to Boże, gratuluję, zgadłeś na pytanie numer 11. Mega pozdro, stary, 500 dziękuję. Milionów. No i to jest pytanie. I pytanie 12. O bilion. Pytanie o bilion, jest to najcięższe pytanie, ale mnie boli portfel. Dobra, lecimy pytaniem numer 12, a brzmi ono. I uwaga, jest to pytanie numer 12 i powiem tak, jest lekki plot twist, ale zaraz powiem czemu. Jaki obecnie jest najtańszy Titanic w grze? Nie ma Titanic Fawna, już ci tyle powiem. Nie ma Titanic Fawna. To co, tak zwane, jak to było na live, jak się nazywał ten Titanic Fawn? nie będę mówił, ale uczytam ci odpowiedzi. Odpowiedź A, Titanic Dino Cat, odpowiedź B, Titanic Delphin, odpowiedź C, Titanic Pineapple Cat i odpowiedź D, Titanic Classic Cat. I stary, ja ci powiem tyle. Zero podpowiedzi, różnica pomiędzy tymi Titanicami to jest około 50 milionów. W skali bilionów, czekaj, przypominam, bo one są warte biliony. I taka informacja, nawet jakbyś chciał ściągnąć z neta, to ja te odpowiedzi brałem na dzień wczorajszy o drugiej w nocy, więc tu się nic, nie masz jak ściągnąć z niczego. Runic, nie wiem, właśnie teraz myślę o tym odpowiedzią, czy czasem się nie wycofać. Nie, że mówię, że ściągasz, ale no różnica jest tam 50 milionów, tylko podpowiem. Każdy jest warty powyżej 10 bilionów, a różnica to jest 50 milionów, więc tutaj to jest najcięższe pytanie. Albo 500 milionów. Mogę się dorobić połowę lub jedną czwartą. Ja tylko powiem, jak wygląda sytuacja. Okay? Nie podchodzę tam, bo bym podszedł do indeksu. A stary, indeks ci nic nie daje, nie brałem z indeksu, więc ty możesz teraz wszędzie wchodzić spokojnie, bo tutaj nic ci nie podpowie. Ale wiesz, na pewności, żeby się czasem ceny nie dostały takie same jak wczoraj o drugiej w nocy. Dobra, ja tylko powiem, jak wygląda sytuacja. A sytuacja wygląda tak, że jak zaryzykujesz i nie zgadniesz, dostaniesz tylko 40 milionów. Jak zaryzykujesz, a zgadniesz, dostajesz bilion. Jeżeli poddasz się teraz, masz 500 milionów. Twoja decyzja. No i właśnie, niestety widzowie, ja muszę to zrobić i niestety muszę zaryzykować i niestety... Zaryzykować? Oho, czyżbyś... Zakończyć. Zakończyć niestety, ponieważ stary, jest to... jedno pytanie do biliona. Jesteś pewien, że chcesz no ryzykować? Właśnie. Tak, chyba jestem pewny, że 500 milionów, ponieważ na Titanicach się średnio zdam. Miałem jednego tylko, tak średnio się domotik tutaj, tak jak nie patrzyłem na Titaniki dawno, ponad 2 miesiące na Titaniki nie patrzyłem i no ciężko będzie mi odpowiedzieć, jakie tam się pachają ceny na rynku teraz. Czyli no ostatecznie i... odpuszczasz program, czy jednak walczysz dalej? Tak, odpuszczam, niestety. No dobra, czyli no gratuluję serdecznie do twojej 11 pytania. Wygrywasz, chłopie, 500 milionów gemów. Wiesz, to jest gemów? To jest na spokojnie... No wie, to jest bardzo dużo. 15 huge sobie za to kupisz, chłopie, bogactwo. No tak. I niestety nie kupię, bo pewnie wszystko na gifty wydam, ale mniejsza. A jakbyś miał strzelać, jaki Titanic jest twoim zdaniem najtańszy tutaj? Miał strzelać pewnie Pineapple Cut. Jakbym miał strzelać. No i byś trafił, tyle ci powiem. Trafiłbyś. Kurde, to jest najtańszy Titanic. To jest najtańszy Titanic, 10.7 biliona. Dino Cat 10.75, Delphin 10.8, a Classic Cat 11, no to jest trochę droższy. No dobra, 500 milionów, żeby nie było, daję ci 400 prawie. I tu muszę ci witełkach dołożyć, bo jest bieda totalna. Albo wiesz co, jak zrobię, ja mam inne propozycje. Ja ci zrobię tak po prostu, pyk.
500 Oho. Milionów, o, proszę cię bardzo. Ja przygarnę, w taki sposób to ja przygarnę. Proszę cię bardzo, 500 milionów, żeby nie było widzowie, chłopo dostaje tutaj normalnie, no bogactwo, no. 3 Huge i 400 milionów, gratuluję i bardzo dziękuję ci za udział. Dziękuję, również dziękuję za zaproszenie mnie do tego odcinka, tak? Jest no, to zaszczyt dla mnie. Sorry też za pytania, ale ja te pytania układałem wczoraj pomiędzy 2 a 3 w nocy, więc trochę byłem już zmęczony i na szybko układałem, ale widzowie, jak spodoba wam się seria, to zrobimy drugi odcinek, trochę lepsze pytania wtedy wymyślę. Jeszcze tutaj szybki drowerku z przyszłości. Na ekranie teraz macie zwycięstwo ostatniego losowania. Serdecznie mordeczki wam gratuluję i nagrody już wysłałem do was mailboxem. A dzisiaj macie do wygrania coś takiego jak 2 Huge Pixel Corgi. Jedyne co musicie zrobić, no to tradycyjnie zostawić tutaj łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarzu, napisać wasz nick. No a póki co to na tyle widzowie, nie będę wam już przedłużał, bo odcinek tak był długi. Dziękuję wszystkim za oglądanie, życzę wspaniałego dzionka, no i co, trzymajcie się i do następnego, elu! Siemano!